Czy Justin Bieber znowu odwiedzi Polskę? W ostatnim czasie dużo osób właśnie nad tym się zastanawia. I ja mam na imię Basia i dzisiaj postaram Wam się trochę naświetlić tą sytuację, jaka ostatnio miała miejsce i też jakby rozważyć to, czy właśnie ta opcja, że Justin w 2017 znowu przyjdzie do Polski, jest możliwa. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że jakiś czas temu na Twitterze, na koncie o nazwie Purpose Tour World, jakoś tak. W każdym bądź razie jest to konto trasy koncertowej Justina właśnie, podczas której teraz jakby cały czas jest, którą będzie kontynuował w przyszłym roku. Dodało tweeta, którego screena dodam Wam gdzieś tutaj. No i po prostu zrobił się szał. Jedyny problem jest taki, że tak naprawdę nikt nie wie, czy to konto jest oficjalnym kontem tej właśnie trasy, ale tak naprawdę patrząc na pozostałe tweety, jak i na opis, jak i na wszystko, co to konto dodaje i też słyszałam właśnie o tym, że Justin obserwuje to konto, no to właśnie możemy się domyślać, że jest to jakby oficjalne konto tej trasy. No i jak właśnie widzicie, ten tweet było w nim napisane, że Poland be patient, Polsko bądźcie cierpliwi. Możemy to sobie tłumaczyć tak, że jakby dopowiedzieć. Polsko, bądźcie cierpliwi, bo niedługo zostanie ogłoszony koncert. No, i właśnie pojawił się potem drugi właśnie jakby tweet, który był kontynuacją tego pierwszego, bo po prostu, jak wiecie, wszystkie beliberki nie tylko zaczęły komentować tamtego tweeta, no to już jakby zobaczyli, jesteście cierpliwi, to dobrze. Jeśli nie widzieliście mojego ostatniego filmu, już jakiś czas temu go dodałam, dotyczący właśnie koncertu Justina w Polsce, kiedy on był w tej Polsce w listopadzie, to zachęcam Was do obejrzenia tego. No i właśnie, jeśli go już obejrzeliście, albo jeśli byliście na tym koncercie, to wiecie, jak wspaniała zabawa była i jak ten koncert był wspaniały. No i to tak naprawdę może być kolejny powód, dla którego Justin miałby taką chęć, żeby odwiedzić Polskę. Ja wiem, że tak jakby nie do końca wszystko zależy od niego, ale tak naprawdę my też nie wiemy, co tam się dzieje głębiej. Czy może on ma jakąś, wiecie, może on ma taką możliwość, że może, nie wiem, poprosić nawet swoją ekipę, swojego menadżera, żeby... Wiecie, że na przykład ten się go pyta, jakie kraje chciałby odwiedzić, no to wiecie, że chciałby odwiedzić Polskę. Więc tego tak naprawdę nikt nie wie. Justin w przyszłym roku, w 2017, już niedługo będzie, jakby kontynuuje trasę Purpose Tour, ale też na stadionach. I właśnie będzie w Europie, będzie w niektórych krajach, na pewno nie we wszystkich, też jakby nie w części tych, których był podczas tej ostatniej części trasy. No i właśnie będzie na stadionach i na festiwalach, z tego co zdążyłam zobaczyć. No to ja już tutaj wychodzę. Pewnie będzie Open Air, Orange Warsaw Festival albo po prostu Stadion Narodowy. Chociaż te dwie pierwsze opcje to tak mało prawdopodobne, bo ja tam się jakoś bardzo nie orientuję, ale z tego co wiem, to już ogłosili wykonawców, więc raczej Justina nie dopiszą. Ale koncert na Stadionie Narodowym byłby bardzo, bardzo fajny. W przyszłym roku Justin odwiedzi także Amerykę Południową, Australię. Potem właśnie też będzie podróżował znowu po Europie, będzie miał też właśnie trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych na stadionach. Więc ta trasa już trwa no prawie rok i będzie trwała tak naprawdę pewnie jeszcze kolejny. Więc nie wiem, czy się orientujecie, ale Justin niektóre piosenki śpiewa jakby z playbacku, w sensie, że wiecie, leci mu muzyka z jego głosem w tle, a on sobie dośpiewuje. I ja tak zawsze byłam do tego tak sceptycznie nastawiona, że to niedobrze, ale jednak 2 lata tak naprawdę ciągłego śpiewania, on już miał ponad 100 koncertów, jakby każdą piosenkę sam śpiewał, to byłoby podobnie jak po trasie Believe, ponieważ po prostu jego głos byłby już... Wiecie, strasznie no, zmęczony, on sam też by był w dużo gorszej formie i mogłoby się skończyć to tak samo jak ostatnio, czyli bardzo długą przerwą. No, więc ja mam nadzieję, że skoro Justin wróci do Europy, będzie miał koncerty, to pojawi się także niedługo ogłoszenie, że taki koncert odbędzie się w Polsce. Jeśli Wy macie jakieś takie na przykład screeny, albo wiecie o jakichś takich rzeczach, które też się pojawiły i też mogłyby świadczyć o tym, że jednak Polskę niedługo znowu odwiedzi Justin, to koniecznie piszcie w komentarzach, ja chętnie poczytam. Ja właśnie słyszałam tylko tak naprawdę o tym tweecie, który był i też mi piszcie, czy wiecie, czy to jest oficjalne konto, ponieważ też tego nie wiem, a jestem bardzo ciekawa.
Nawet jeśli nie jest to oficjalne konto, to ponad 100 tysięcy obserwujących jest, więc może tam mają jakieś, wiecie, takie swoje, nie wiem, przecieki. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!